Jesus markers. Aha, możemy używać tych pochodni, które tutaj są jedynie jako markerów. I nie chcecie zmartwić, że to jest labirynt. Okej. Ej, ale jak ja mam to, przepraszam, jako marker używać? Weź sobie wpisz game mode 1. Nie wiem, kto napisał, że game mode 0. Znaczy, game mode 0, game mode 2 niby. Ale game mode 1 sobie wpisz i możesz ustawiać wszystko, co chcesz. Kurczę, to nie wiem, ta dziwnie ta mapka jest zrobiona, naprawdę. Pisało? Mam dźwignię. To postaje przy niej pochodnie. Nie wiem, tam wszędzie stawiam pochodnie. Przed dźwignią staję po prostu pochodnie, żebyś wiedział, że przy niej, powiedzmy, byłeś, nie? Znaczy nie, no ja stawiam wszędzie i tam, gdzie jest ciemno, to wiesz. Znaczy, żeby mnie nie było, nie? Tu byłeś, dobra. O! Coś otworzyłem. Tylko gdzie? No właśnie. Tylko pytanie, Wojciechu, gdzie? No dobra, po mojej stronie teoretycznie chyba... Nie, tu nic nie ma. Aha, ja doszedłem do wyjścia. A, wróć się tutaj do mnie. Otworzyło się dalej przejście. Tak? Tak. Jedę na lewo tym razem. No. Aha, dobra, czaję. To idę na prawo. Czaję. Okej, okay. Tu nic nie ma. Czyli tutaj trzeba znaleźć z każdej strony najprawdopodobniej po przełączniku. Tak. Mam jeden. O, tu jest jakieś dziwne coś, bo są schody jakby do góry. Bardzo ciekawe, bo ja nie mam żadnego przełącznika. To może coś z tymi schodami tam do góry. No ale to jest tylko klocek do góry, który jest zablokowany wyżej, nie? Aha. Ja pójdę dalej. No bo nie, no ja to się już teraz tutaj chyba wracam. A jak pójdę... Czekaj, myślę, że zgubiłem. Tutaj byłem. No wiesz, to jest labirynt, no ciężko się nie zgubić, nie? Dobra, zasada prawej ręki. Ta, bo myślę, że ona tu będzie działać. Labirynt, znając życie, ten labirynt jest wrzucony do generatora, jest randomowo wygenerowany. Pamiętam, też się raz tak bawiłem, to taki labirynt wygenerowałem, że nikt nie umiał go przejść. Dobra, tutaj prawa ręka jak na razie działa. Powiem ci, że działa. Nie no, byłem chyba wszędzie. Poczuj nosem, może magnagetsy poczujesz. Bo coś czujesz, że jeszcze z kurczakami będziemy mieli chyba, wiesz... No chyba. A, tu byłem, tutaj jest pochodnia, tu jest ślepy zaułek. Tu jest ściana, to nic nie ma. Idę dalej. To jest ten klocek, tak? Tak. Tak. Właśnie o to chodzi. No bo ja tam jedną dźwignię przerzuciłem. No, ale się nic nie ruszyło. Było. Aha, dobra. Aha, ja tu się... Aha, tu się wracam. Wróciliśmy. Ja po prostu idę od prawej ręki. Znalazłem jakąś dźwignię, ale tutaj była pochodnia, więc... No to jak była pochodnia, to już jest przytegowana. Okej. Kurna, znajdźmy mapę z samymi labiryntami, to będzie najlepsze. Mam! Wyjście. Masz? Tak, wyjście to jest. Gdzie ty jesteś? Nie, to nie jest wyjście. Jezus, nie strasz mnie. Mam pochodnię. Serio? Tu też była latarnia. O! Otworzyłeś coś. Znaczy, albo coś zamknąłem, bo to była, tam była pochodnia. Otworzyłeś coś, bo pistony poszły. No ale nawet jak ją wyłączyłem, to pistony mogły się zamknąć, nie? Więc to jeden pies. Ty tutaj weź, wróć do tej dźwigni, co była. Bo tu była pochodnia na tym klocku zasadniczo. Jeśli wiesz, gdzie ta dźwignia była, czy tam coś tam... No tak, ale wiesz, ja to mogłem po prostu, tak jak ci mówię, po prostu zdjąć ją i... Ale dobra, no wiem, o co ci chodzi. Dobra, czekaj, mam nadzieję, że ją znajdę.
No, ja też mam taką nadzieję. Bo tak, ja na tym klocku stawiałem pochodnie. I teraz ją podniosłem, jak już wiesz. Ja wiem o co ci chodzi, wiem. A teraz się na przykład nic nie rusza, bo jeszcze nie znalazłeś tej latarni czy tam czegoś. Kurczę, teraz nie mogę jej znaleźć, nie? Ja uwielbiam labirynty. Labirynt w Minecrafcie to jest najgorsze zło, jakie może istnieć. Tu musi być dużo łapek, żeby był kolejny odcinek z jakiejś puzzle mapy. Tu musi być minimum 10 tysięcy łapek, bo jak nie to... U Wojtka. Nie, no żartuję oczywiście. Ale przydałyby się na zachętę. No. Za nasze starania. Za problemy z serwerem. Bo większość osób by sobie cheatowała, a my próbujemy to rozwiązać. Ta, do czasu. Zaraz będzie Dizio Change Game Mode. Nie. Nie. Albo Game Mode. No. O! Co się stało z tamtym klockiem? Ale klocek się schował. I się teraz znowu pojawił. Chowa się i pojawia, chowa i pojawia, chowa i pojawia. No to czekaj, to może jak będzie schowany... Nie, to jak... To poczekaj, teraz jest jak? Wysunięty, tak jak był. Wysunięty, to czekaj, ja znajdę tutaj może jakąś drugą dźwignię. A weź go scho... Nie wiem, czy on był... Jak ja go znalazłem, to był wysunięty. No bo mówię ci, ja możliwe, że ktoś z nas po prostu tą dźwignię przesunął, tak? No. Czekaj, bo ja... Aha! Czekaj, bo ja jestem teraz w pierwszej części labiryntu, ale w pierwszej części labiryntu to raczej wszystkie... Nie ma tam nic już, tak? Były dwie dźwignie, tak. No to wychodzi na to, że tutaj też muszą być gdzieś dwie dźwignie. A my przerzuciliśmy jedną. Zgadza się. Ale byliśmy wszędzie. O, coś ruszyłeś. No to, ta sama dźwignia, więc czekaj. W takim razie ta jest tutaj, no to trzeba szukać dalej następnej. Tylko że problem polega na tym, że tutaj wszystko jest oświetlone już, więc... No. Wszędzie byliśmy, tak? A, myślałem, że do mnie idziesz. Ja się wrócę tam, jeśli znajdę to miejsce, gdzie to było. Chyba, że nie znajdę. Może się okazać, że to jakiś przycisk jest ukryty. O, mówiłem, że zaraz będzie Creative Mode. Nie, bo tutaj jest wejście. Nie, ja sobie po prostu chcę zobaczyć, gdzie to idzie, prawda? Psuję klocki. No i tam jest wyjście? Tak, jest zasadniczo wyjście, tylko że chcę zobaczyć, gdzie ten redstone dokładnie idzie. Idzie w to miejsce, gdzie jest mój nick. W podłodze, patrz. No tam, no to jest tam. To jest ta dźwignia. Ale jest jeszcze jakiś inny redstone? Nie, to jest jedyny redstone. Chyba, że czekaj. A tam jest ile pistonów? Jeden czy dwa? Dwa albo trzy nawet, wiesz, bo to się pod sufit otwiera. Tu jest negacja zrobiona. Wiesz, to jest... może być też jeszcze tak, że to jest coś wypieprznięte. Aha, no. Dobra. Co? Poszedłby sygnał, tylko zasadniczo autor mapy, zobaczcie na nagraniu zresztą, popieprzył tak klocki do pistonów tych, co powinny pójść, i te repeatery w ogóle, i negacja. Okay. Chodź zresztą do mnie, zobaczysz. No. Zobacz sobie, gdzie są repeatery, a gdzie są pistony, nie? No ale to dobrze zrobił. Nie, repeater do pistona się bezpośrednio daje. Dobrze, nie dasz bezpośrednio do pistona. Ale zobacz, że tutaj redstone'a nie było w tym miejscu. O, w tym, tutaj. Tu nie było redstone'a? Nie było redstone'a. A no tak, tu nie było redstone'a, to faktycznie. Ale zobacz, że jak dołożysz redstone'a, to repeatery się wyłączą, nie? A pistony się nie ruszą, czyli musi być piston przy repeaterze, a nie nad, ani pod. No może faktycznie. Repeater się dostaje do pistona, nie? Więc w komentarzu... No nie wiem, dziwnie to... Dziwnie to jest bardzo. Więc byśmy tego i tak nie odkryli, bo ta dźwignia jedna, co ruszałeś... Mhm. Rusza tym wszystkim, całym systemem. Aha. No dobra, czyli rozumiem, że tutaj teraz... Aha, i tu by się schody otworzyły. Tak. Aha.
O matko, to jest znowu labirynt. Dobra, robimy go szybko. To może ten już zadziała. Oby. Autorze mapy, nie psuj. Rób nie, porządnie. Z redstone'em, ja pamiętam, jak się kiedyś też bawiłem tym redstone'em, to też faktycznie jest tak, jak się jedną rzecz spierdzieli, to potem reszta nie działa. To jest wszystko, wszystko. Sprawdzać trzeba, no, jak się coś ale, kurczę, się robi. Ale mi się wydawało, że ja nigdy nie kładłem tego repeaterów na tym, na pistonie. Zawsze był chyba jakiś klocek wzwy, że to działało. Nie wiem, ja zawsze za repeaterem kładłem, za pistonem kładłem repeater i tak się nauczyłem, więc tak mówię. Może inaczej w komentarzach ludzie napiszą, no. No to nie, no w każdym razie udało nam się przejść, ale to dobrze w sumie, że spojrzałeś, bo tak to byśmy tą stronę śmierci się... No, byśmy ganiali. Bawili. Że tak będziemy ganiać, bo to jest druga część labiryntu. Ile to nagranie już trwa? 47 minut, świetnie. Minus cięcie. Tak, minus cięcia, to zobaczycie sami, ile czasu nam... Nie, trzeba będzie jakieś inne mapy, albo najlepiej, słuchajcie, wy nam podsyłajcie mapy sprawdzone, o. O, chodź do mnie. Masz coś? Tak. Słuchajcie, najlepiej by było, gdybyście wy nam podsyłali mapy, które sprawdziliście, ewentualnie wysyłali nam... Jestem. Jakieś linki do nagrań osób, które przeszły jakąś grę, którą chcielibyście zobaczyć w naszym wykonaniu. No bo cóż... Garbagę. Tak, czy wszystkie aha, świetnie, ja na Creative cały czas chodziłem. Także słuchajcie, naprawdę sprawdzone mapki nam wysyłajcie, ewentualnie takie, które są dla nas, tak? Do ogarnięcia. Tak. No matko, nie, znowu pokój. A to dopiero przyciskiem. 9. Przyciśnij to. Aha. Tak też można. Dobra. I pokój bez przycisku. Nie, bez przycisku. Okej. Okej. Chyba sobie ktoś żartuje. Chyba to są jakieś kpiny totalne. Wiesz, co to trzeba zrobić? Wiem, ja parkour. Wiem. Parkour. Nie, to nie jest parkour. Tu musisz lecieć z góry i unikać tych, aż spadniesz na sam dół. Nie, no serio? Tak. Ej, tam woda jest na środku, nie? No nie, gdzie jesteś może, tak mi powiedz. Na samym początek mnie wywaliło. Ja pierdzielę. Niech na sam początek, gry? Nie. Aha, bo to trzeba na samym środku spać. No. O kurde, a ciebie gdzie wyrzuciło? No właśnie mnie wyrzuca w ogóle, wiesz, przed labirynt, nie? No to czekaj, to tepnij się do mnie teraz. Nie, no mnie respita na samym początku. Dobra, jestem tutaj. No dobra, hop. Ja pierdziele, to jest nie do wykonania, nie? Czy nie, no, ale powiem szczerze, że to mi się podoba. To jest bardzo fajne. Tak. Ten labirynt jest... niekoniecznie, ale to mi się podoba. Przynajmniej trzeba troszeczkę zręczności. Najlepiej jest w sumie bokiem, ale nie trafię w sam nie trafię w tą wodę na środku, kurczę. Może umówmy się tak, jak któryś z nas trafi, to idziemy dalej. Bo... Jasne. Nie ma co czekać, wiesz. To tylko sztucznie odcinek przedłuża. Chociaż w sumie jedyny minus tej mapy to labirynt. Kurde, no. Kurde, mi się tu znaczniki narobiły, ja nic nie widzę przez... Czekaj, waypoint, delayed. Czekaj, delayed. No, kasuj. Da się w ogóle tu włożyć jakoś... Czekaj, dead points, o właśnie. Nie no, jedyny minus tej mapy to labirynt. To trzeba przyznać, bo cała reszta taka całkiem spoko, natomiast labirynt... Nope. I parkurów nie było. Chyba trzeba tu. O! Czyli jeśli to można nazwać parkurem, to rzeczywiście. Jest parkur. Tylko taki trochę inny parkur. Trochę inny. A ja mam tipa. Jakbym tu spadł? Co się dzieje? Dobra, mam pół serca. Tam jest zombie. Spadłeś tak, że... Tak. Na co, że spadł na to? Zostaje ci pół serca. Faktycznie. Ja to może o to chodzi. Dobra, pół serca mi zeszło. Pół serca mi zeszło. Tu jest zombie gdzieś pode mną. Jest. Dobra, szybko się respawnij.
Tu jest. Dobra. Wypadł, zombiak. A, wiesz co, ja mam dziwne wrażenie, że to chyba o to chodziło też, wiesz? No, ja też tak mam. Żeby to po prostu na tym półsercu pospadać, tak? Żeby spaść, chociaż nie, bo tutaj zabierze ci więcej niż pół serca, ja nie mam żarcia, nie? Ewentualnie może trzeba zrobić to tak, że trzeba tutaj wyczaić i ewentualnie tak spadać na dole, żeby masz. Trafiać już teraz. O, ale nie, no ja nie chcę, no już grajmy tak jak jest, bo to jest dobrze. Ale mi się już nie rozpiło żarcie. Czekaj, teraz tak, najlepiej trzeba wyczaić jakiś... Nie ma takiego miejsca. Czekaj! Jest! Jest! Kurwa. Ej, ja byłem na dole, miecz jakiś dostałem. Tepnij się do mnie, kolego. Nie. To jest niesprawie... Nie. Bliwe, ale ja przeżyłem. Ej, ale ja byłem już na dole, tam jest... Tam nie ma wody. Powiem ci, że tam nie ma wody. Jak tam nie jest ma wody? Ten. Tam nie, to nie jest woda. Lapis? To jest do odbijania się. To jest niebieskie, no to jak? O, jestem na dole, dobra. No nie. No dobra, to już zejdź na dół. Jak do odbijania? To jest woda. Ale tam jest niżej ten. Tam jest spongy, no. Tam jest niżej ten. No wiem. Dlatego ja się odbiłem, tylko że ja nie wiem, dlaczego ja umarłem. Aha. Dobry troll. No chyba sobie żartują z nas teraz. Gdzie ty Ej, nie, jesteś? Przepraszam bardzo, ja jestem na samej górze. Ja mam to w dupie, głęboko, gamę modę 1. Ale ty wie... To wiesz, że to źle zrobiliśmy. Czemu źle? Bo to nie trzeba było tutaj na sam dół skakać. Aha, czyli to jednak był taki parkour, żeby skakać po... Weź stamtąd, gdzie stoisz. Czekaj. Tutaj tych dwóch ostatnich, takich tych dwóch na jednej linii chyba, nie? Tych? No, skocz do tego spongy i skocz na tą, okay. Na tą lewą tutaj nade mną. Spróbuj skoczyć. Nie. Aha, bo tam musi być na górę zasadniczo, nie? To jest upher. Dobra. Chodź do mnie. Ale my czytujemy te mapy. Jezus kochany, ale ta mapa chyba... Ta mapa jest, powiem wam szczerze, pechowa. Nie dość, że serwer... Dobra, mamy. To jeszcze, oje... The finale. Kochany. You have two options. You get diamond chestplate, you can enchant the item, you so coś to bla bla. Enchant. Diamond chestplate. Jak ja mam, przepraszam, coś stąd wziąć? No ja mam jeden przycisk. Aha, czyli możemy sobie wybrać. Tak. Wiesz co, ja mam takie dziwne wrażenie, że będziemy walczyć z jakimś smokiem albo z jakimś innym gównem. Weź diamond chestplate. Aha. To czekaj, wiesz co? Zrobimy tak, że ja się cofnę. Nie. Ale czekaj, ale no dobra, ale tutaj jest ten, a gdzie jest crafting? Ja się cofnę, poczekaj na mnie, ja pójdę do drugiego pokoiku i możecie zobaczyć dwie perspektywy na kanałach, po prostu. Dobra, to słuchajcie, to by było na tyle, my wam wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Poczekaj, nie wiem, bo czy ja wiesz, ale nie wiem, czy wiesz, mój drogi chłopcze, ale my będziemy musieli się bić z Witherem. To dobrze. To źle. Ja mam przycisk na przykład. Ale nie? Ja nie mogę ale ja nie mam nawet miejsca, żeby zrobić sobie tego. Chesta. Czekaj, gdzie jestem? Aha, Nether Star. Ej, ale ja nie mam tego. Ja nie mogę wytworzyć chesta. Jak my mamy pokonać niby Withera? Nie posiadając właściwie. Aha, nic, tak? Drzwi się zamknęły. Powiedz mi teraz, bo ja tego nie czaję. Nie mam pojęcia. Zasadniczo? Jak my mamy pokonać... Po pierwsze, wyrzuciliśmy śmieci. Po drugie, dostałem 8 diamentów i nie wiem, co z nimi zrobić. A tam, gdzie byliśmy, zanim... No weź tą czaszkę postaw. Nie ma czaszki. Nie wziąłeś jej? Nie. Dobra, czekaj. No dobra, no to stawiam, no i dobra, jest Wither, no ale my go nie pokonamy, no jak? Że ja nie mam ani tego, ani tego. Mam drewniany miecz, no i pozdro, no i dziękuję. No i tyle. Tyle z gry. Chcę go pięścią bić. Dlaczego to jest tak ciemno? No bo on to rozciemniał, no. Nie!
Ej, wiesz, on to rozwalił wszystko. No właśnie. Jego ręką tłukę, ty, jego ręką tłukę, teraz go zabiję. Chodź na solo, chodź! Nie, nie chcesz to, na solo? To będzie najlepszy jeszcze odcinek raz. Zabicia Widera, nie? 5 godzin wcześniej. Zasadniczo wejściu. Czekaj, ja muszę tu trochę przyciszyć go. Aha, se przyciszyłem? Czekaj, music. Przyciszę. Dzięki. No, on już ma pół życia. No, ale on to się było... Ale on się regeneruje, cholernik. Aha. Nie, coś moim zdaniem jest nie tak z tą mapą. Czekaj. A tu jest w ogóle coś, wrzuć wszystkie przedmioty z tych? Poprzednich pomieszczeń, tak. Chodź tutaj do mnie. Na chwilę, tepnij się. Czekaj. No. Idź do diamond. Ja pójdę do... Aha! Ja mam tutaj u siebie crafting. Aha, no ale to ja też powinienem mieć crafting. Przecież stąd się już nie wyjdzie. No nie. A jak się otworzy skrzyneczkę? A tu mi się pojawił crafting, słuchaj. Ty, no ale to jest i tak niewykonalne, że my go nie zabijemy. Bo tutaj, nawet na tej mapie jest przecież napisane, że mamy go tak, mamy wybrać jeden przedmiot. Tak. Ale masz bloki, diamond chestplate, bloki enter... lapisu i możesz... Aha, ja już nie czaję, ale chodź do mnie już w takim razie. No idę. No. Patrz, masz. No, dziękuję. Nie wierzę, tego nie wziąłem. A, zregenerował pan całe życie. Zbieraj po mnie itemy. Czekaj, bo ja miałem game moda włączonego. Ej, nie, no przecież jedno jego uderzenie mnie nie ma, nie? On się nie, leci. Nie wybierasz więcej map. No nie. Tym razem widzowie będą wybierać. Jak my dożyjemy. Ty, on zaraz padnie. No właśnie. Zaraz padnie. No, bij go. Zabiłeś go? No. O, mam nederową gwiazdę! Idź ją szybko tam wrzucaj. Wszystko szybko tam wrzucaj. Tak fastem. Dobra. Fastem. Aha. Fastem. Dawaj mi tu kolejkę. Fastem, masz. Dzięki. Bium, brum, brum. O cholera! Można to zobaczyć sobie, jak to wygląda wszystko. Dobra, skoro chyba tak mamy zrobić, to słuchajcie, ta mapa jest bardzo dziwna, naprawdę. Ale no była nawet, no. Fajna, ale niektóre, ten labirynt to w ogóle nie porozumienie, zobaczcie, jeżeli... Zobaczcie, tu jest redstone na wszystkiego i w ogóle. Ja wiem, jeżeli chodzi o tego redstone'a, to w tym labiryncie to nie wypał, moim zdaniem. Walka z Witherem, chociaż w sumie to też po części przez naszą nieuwagę w niektórych momentach. No nie, piramidą będziemy teraz sobie śmigać. Pośmigamy. Natomiast słuchajcie, najlepiej będzie chyba faktycznie, jeżeli będziecie nam po prostu podrzucać jakieś mapy, nazwy do mapa, bo najlepiej linki. No. I działające po prostu... na 1.8 wzwyż. Tak, na 1.8 wzwyż i jakieś sprawdzone, żebyśmy, wiecie, mogli sobie ładnie to wszystko poogarniać, no bo... Jasne. No, creeper by wybuchnął, nie wiem czy wiesz. Bo słuchajcie, naprawdę, no jest tragedia, my to nagrywamy godzina równa, no wy to będziecie mieli mocno pocięte zapewne. Jasne. Ale no... Albo może odpuśćmy sobie mapy puzzle i róbmy jakieś parkury. No to chyba, to chyba jest najmniej, wiesz, problematyczne. Dobra, zbliżamy się do sali wielkiej. Powoli. Ja się aż boję, nie? Teraz zaraz wszystko eksploduje, nie? No nie, w dół zjeżdżamy. A nie, jednak nie. Myślałem, że tutaj w sali się... A nie, tam jest jakieś pomieszczenie, ty. No jest, ale myślałem, że tutaj wielkiej sali tutaj. Ile tam tortów? Ja jestem bardzo przekonany, że ja to... To na osłodzenie tych nerwów. Thanks for playing. OMG cake. Nie! No kurwa, umrę. Bardzo zabawne. Thanks for playing. No mapa fajna, ale tak, labirynt bardzo do poprawy. Explore map. I... Czemu ja jestem na górze? O kurwa, to jest lawa. No nie, ale mamy game moda przecież. Aha. Dobra. Nie, słuchajcie, tak.
motyw, tak, wszystkie te pomieszczenia, to najbardziej chyba fajnymi było co? Na pewno był kurczak, bo był bardzo pomysłowy, tak, moim zdaniem. Fajne było też to ze skakaniem, to ta druga kolumna, którą tu widzicie zresztą. Tak, to było też całkiem fajne. To było też całkiem spoko, tylko gdyby jeszcze było może, wiecie, w niektórych pomieszczeniach troszeczkę więcej napisane, co trzeba zrobić, to by było fajnie, bo niekiedy mieliśmy problem. Oczywiście Tyzio będzie to teraz wszystko wysadzał. A jak? Najlepsza zabawa na koniec. Ale nie, to fakt. Może serwera nie wysadzę. Tak, później w wiadomościach. Zostały zniszczone wybuchem TNT. Nie, ale dobra, reasumując, słuchaj. Pokoje, które ci się najbardziej podobały? Z kurczakiem na pewno. Kurczak, to u mnie też. Z zombie i szkieletem. To takie średnie. To z zabijaniem. No to latanie tutaj tej wieży, co właśnie wysadzam ją. Mm-hmm, też mogło być. Spoko. No i co jakie jeszcze, no? No na pewno... Labirynt? Nie, labirynt nie. Chociaż ogarnąłem go tam z redstone'em. Znaczy, słuchajcie, labirynt byłby fajny, gdyby on działał. Tak. Bo faktycznie, no skoro ten jeden redstone się zepsuł, no to dupa jedna wielka, tak? No bo tutaj by się nic i tak nie zrobiło. Co tam jeszcze było? No przede wszystkim te sponge i ten szlamy, tak? Są ciekawe. Ciekawą tak, opcją zrobienia. To też całkiem spoko zrobione. No i ogólnie widać, że ktoś się postarał robiąc tą mapę, naprawdę, tak. Bo tu jest bardzo dużo ogólnie takich różnych pierdół, właśnie redstone'a jest od cholery i tak dalej, no tylko kurczę, gdyby to działało tak na 100%. A niestety nie. No chyba, że ktoś z was grał i nie miał z tą mapą problemów, ale tak jak mówię, my mieliśmy od samego początku problemy z samym serwerem, więc... Tak, sam serwer jest do dupy. Może to też coś zepsuło. Dobra, słuchaj, ja myślę, że nie będziemy przedłużać, bo to już tak już ma, ja już mam dosyć. Ja mam naprawdę dosyć. Totalnie mam dosyć, dobra. Słuchajcie, ja już odpadam. Koniec. Także słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy nagrywali dla was jeszcze jakieś mapki, podsyłajcie je, tylko błagamy was, niech one będą sprawdzone. Ja mam tylko wieżyczkę wysadzić. Czy nie wiem, że graliście w niej, możecie nam je polecić, jak najbardziej ewentualnie możemy zagrać. Ewentualnie ktoś grał i filmik jakiś do tego. Tak, żebyśmy, wiecie, my mogli może nie tyle co sobie zaspoilerować, ale na przykład odpalić sobie filmik u takiej osoby na koniec, jak podsumowuje tą mapkę, tak? Czy mówi o niej przykład. W superlatywach, czy nie. Bo jeżeli on wysadza TNT, to znaczy, że była mapka taka, no... Nie wiem. No, także dobra, Dysio się... Co ja mam w ogóle? Prismatic Crystals? Aha, to są te. Dobra, słuchajcie, także co? Dziękujemy wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki, górę i zasubskrybujcie nasze kanały. No i czekamy na wasze mapy. Mapy, tak. Będzie więcej, tylko żeby były mapy. Tak, i dobre mapy. Dobre mapy. Niezbugowane. Dokładnie. Także co? Był ze mną Dysio. Siemanko. I byłem ja. Trzymajcie się. Cześć. Wojciech. Pa, pa. O Boże.